Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na kanale firmy Rolmech. Dzisiaj porozmawiamy o agregatach talerzowych firmy Grano System. Agregat talerzowy uprawowo-siewny Shark SH służy do spróchniania i kruszenia głównie gleby. Można nim wykonywać podrywkę ściernisk. Znajduje również zastosowanie przy mieszaniu nawozów mineralnych i resztek roślinnych z glebą. Maszyna występuje w dwóch szerokościach roboczych. Narzędzia robocze agregatu talerzowego Shark talerze posiadają zabezpieczenie przeciążeniowe w postaci amortyzatorów gumowych, dzięki czemu wykazują większą trwałość i są mniejsze podatności na uszkodzenia podczas pracy. Zwłaszcza na glebach zakamienionych. W wyposażeniu podstawowym mają dwa rzędy talerzy urzębionych. Zabezpieczenie przeciążeniowe, czyli inaczej właśnie amortyzatory gumowe, o którym wspomniałem. Hydropak, wał tylni rurowy, ekran roboczy. Zaś w wyposażeniu dodatkowym może być jeszcze talerze 560 zamiast 510. Czyli trochę większe, mierzone w milimetrach, wał cross kill 500 lub wał packera lub wał prosto gumowy. Mamy do wyboru typ 2.7 z liczbą talerzy 22 do maksymalnie szarka 4.0. O liczbie talerzy 32. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych naszych materiałów na kanale oraz w cenie zakupienia maszyny zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z handlowcami w naszej firmie przez numery telefonów widoczne na ekranie na końcu filmu oraz w opisie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Zabrałem się na płatność, a chcę, żeby tam skończyli.